11 lipca na blogu ST Software pojawił się post na temat nawigacji głosowej GPS, a więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software, a dzisiaj, czyli 11 lipca, pojawił się post na blogu ST Software na temat nawigacji głosowej, czyli nowej funkcji, która pojawiła się w update'cie 1.35 do ATS-a i ETS-a. I SS trochę coś tutaj powiedziało o niej, o pewnych planach na przyszłość, które pojawią się prawdopodobnie za niedługo i dodatkowo pojawił się takowy jeszcze film na YouTubie, no to może zacznijmy od początku, co oni tu piszą. Jedną z głównych cech aktualizacji 1.35 zarówno dla ATS-a, jak i ETS-a było dodanie funkcji nawigacji głosowej GPS, a przyjęcie powitalne było wspaniałe. Wydawało się, że zaledwie kilka minut po naciśnięciu przycisku prawie każdy naród ma jedną lub więcej wersji własnego języka obsługiwanej przez funkcję lektora. To dzięki społeczności, która w pełni wykorzystała możliwość modowe naszych gier. Dziwnie to brzmi, ale tu chodzi o to, że w momencie, kiedy pojawiła się ta opcja już tam od końca Open Bety 1.35, już pojawiają się modyfikacje na własne wersje nawigacji głosowej, czy to dla innych języków, których nie ma w grze, czy też jakieś inne wersje, czy tam śmieszne, czy jakieś. One już się dosyć szybko pojawiały i to właśnie dzięki tym modom, które dosyć prosto zrobić i tutaj o tym piszą też. Tak, słusznie, przy niewielkim wysiłku można znaleźć różne głosy GPS od zabawnych po poważne, wypowiedziane przez znanych aktorów, komików, celebrytów i oczywiście nawet własnych moderów. To dlatego, że dodawanie różnych pakietów głosowych lub nawet nagrywanie własnych jest naprawdę proste. Sprawdź naszą moddingową wiki, zobaczyć jak. No właśnie, tutaj jest link do strony Wikipedii SCS-u, gdzie tam jest powiedziane, jak po prostu zrobić tą nawigację głosową. Choć pewnie co niektórzy patrząc na tą wiki mieliby problem, dlatego wkrótce na moim kanale mam nadzieję, że pojawi się takowy poradnik, ale to na razie nieważne. Tutaj jak widać pojawił się taki film, który jest oczywiście dostępny na kanale SC Software na YouTubie, jego tutaj trochę, ja tutaj go puszczę. On sobie niech leci, tutaj akurat będzie przestawiana taka scena, gdzie typek wchodzi sobie do ciężarówki, odpala tutaj nawigację. Tutaj właśnie odpala sobie nawigację i tu pojawia się akurat jeden z aktorów, właściwie ten aktor głosowy, który akurat nagrywał swój głos do wersji tam amerykańskiej i brytyjskiej. I tutaj jest akurat też jego koleżanka, która nagrywała też wersję angielską. Turn left. At the roundabout, take the second exit. Exit now. Go straight on. Exit right. No więc tak to się prezentowało, jeśli chodzi o tych angielskich aktorów, którzy nagrali tam swoje głosy do ETS-a i ATS-a, ale tutaj przy końcu jeszcze będzie parę innych języków. Exit right. Jedź prosto. Tak, polski smaczek na początku, Eryk. I cała reszta języków, która jest dostępna. Immer geradeaus. Tak, każdy się tutaj puścił, ja to tak trochę cofnę. I tak, co my tutaj widzimy w sumie na tym ekraniku? Widzimy dostępne języki, jakie są przy nawigacji głosowej. Mamy wersję angielską, francuską, włoską, niemiecką, hiszpańską, rosyjską, turecką, chińską i oczywiście polską. Natomiast tutaj na dole mamy akurat języki, które zostaną dodane wkrótce. A wkrótce zostaną dodane takie języki jak czeski, słowacki, japoński, koreański, portugalski i portugalski brazylijski. A więc tak to się prezentuje ta nowość, o której tutaj też piszą. Powiedziawszy to, chociaż bardzo lubimy modyfikacje, dodatki i przeróbki stworzone przez społeczność, nie włączyliśmy hamulców, czyli nie zatrzymaliśmy się. Wkrótce będzie w sumie 15 obsługiwanych języków. Oznacza to, że w przyszłej aktualizacji oprócz 9, które już mamy, czyli tych tu,
znajdziesz 6 nowych opcji językowych, czyli te, które zostaną wkrótce dodane. Ta mini aktualizacja przyniesie również kilka drobnych poprawek i zmian, które wynikają głównie z Twoich przydatnych opinii. A więc jak piszą, tutaj chodzi o jakąś mini aktualizację, więc prawdopodobnie będzie to wersja 1.35. coś tam, jakieś tam cyferki będą dalej, która doda właśnie 6 nowych języków, poprawi parę błędów i cóż, jeśli chodzi o ten post, to tyle. Tak się to prezentuje, taka przypominajka na temat tej funkcji, jednej z ważniejszych funkcji, która pojawiła się w ostatnim update'cie. No i też taka zapowiedź nowości, które wkrótce nadejdą. I jeśli chodzi o ten post, to tyle. A więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!